Jesteśmy tutaj, żeby szkolić. Szkolimy strażaków z podstawowych i zaawansowanych technik linowych. Przywieźliśmy tutaj naszych najlepszych polskich instruktorów, specjalistów właśnie z technik linowych. Tutaj za mną widać szkolenia z opuszczania z budynku. Uczymy ich różnego rodzaju technik po to, żeby byli w stanie ratować ludzi. Ratować ludzi z różnego rodzaju opresji. Od wyciągania ze studni, poprzez ewakuowanie z wąwozów, czy ewakuację z mostu. Jesteśmy tutaj po to, żeby nauczyć ich tego, jak to robić, żeby odświeżyć ich wiedzę, bo niektórzy z nich rzeczywiście mają pewną wiedzę w tym zakresie. Przywieźliśmy swój sprzęt. Ten sprzęt jest im już podarowany. Chcemy, żeby uczyli się na sprzęcie, który będą mieć do dyspozycji. I chcemy, żeby go poznali, żeby nauczyli się go wykorzystywać w pełnym zakresie, żeby mogli potem rozwijać się i uczyć dalej. Jakie są największe wyzwania? Nie używają tych technik póki co na co dzień, dlatego musimy też uświadomić ich, w jakich sytuacjach mogą je wykorzystywać. Bo na pewno takie sytuacje się zdarzają. Sytuacje typu wyciąganie człowieka ze studni, czy działania w wąwozie, podczas których trzeba ewakuować osoby z takiego miejsca.